Cześć, jestem Aguś, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Spor i zaczynamy w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy poprzednim razem. Jeśli wam się odcinek spodoba, to zostawcie łapkę w górę. My wybieramy się dzisiaj do nowego gniazda, więc spróbujemy tam pójść. Tu widzę jakiś skrót. I wiecie co? Przejdziemy się tym skrótem. Zobaczymy, czy to rzeczywiście jest skrót. Przypominam, że jeśli chcielibyście sami pograć w grę, to na G2 z kodem Agu macie 3% zwrotu na tą i inne gry. Jeśli jesteście ciekawi, zajrzyjcie w link w opisie. Zachęcam was do tego. A my już biegniemy. Po drodze są... Okej, tu jest nasze gniazdo. Jest nasze gniazdo, ale... To jest nasz dom? To jest nasz dom, okej. Przez moment się zwahałam, jak to możliwe, bo ono nie było oznaczone... To nie jest nasz dom. Słuchajcie, nasz gatunek zrobił sobie dwa gniazda. Zobaczcie, to nie jest nasze gniazdo, to jest... To może być nasz dom, ale nie będzie nasz dom. Jestem trochę taka, wiecie, skonsternowana, jak to się mówi, chyba tak się mówi, bo nie spodziewałam się tego, że trafimy na gniazdo naszego gatunku. Miałam powiedzieć, dobra, no to stoją na naszej drodze, no to sobie rozwalmy ich, ale nie chcę oczywiście rozwalać członków gangu słodziaków, bądź co bądź oni są członkami naszego gangu, więc tego robić nie będziemy. Ale ci nie są, tylko są trochę silniejsi niż my, wiecie co? Ponieważ są agresywni. Spróbujmy tylko delikatnie pozbierać sobie rzeczy, które tutaj leżą. Spokojnie, nie zaczepiamy was. Jesteśmy grzeczni, patrzcie, tańczymy sobie tak koło was, takie tańce wykonujemy tylko i idziemy zaraz dalej, także tym się nie przejmujcie. Zobaczcie! Planeta wschodzi na horyzoncie, chciałam wam pokazać i mi uciekło. Zobaczcie, jak to super wygląda. Bardzo, bardzo fajnie. My z kolei, wydaje mi się, że trafiliśmy w jakieś złe miejsce, bo niby tu jest ścieżka, ale... Gniazdo pokazuje mi, że jest w innym miejscu, więc może pokazuje mi to stare gniazdo. Na razie pokierujmy się dalej w tą stronę. Widać, że to był pewnego rodzaju skrót, ale doprowadziło nas to do miejsca, gdzie chyba było stare gniazdo. Do dziadki, czy wy będziecie tutaj stać, tak? Może, wiecie co, nie podoba mi się. Niby są słodcy, ale nie podoba mi się to, za bardzo agresywnie stali. Więc spróbujmy z nimi zawalczyć. Nie mam pojęcia, czy to się powiedzie. Już przyszli inni na pomoc, więc zaraz będziemy musieli być może uciekać. Ale to jest gatunek, którego się pozbywamy. Bo wiecie, muszą być słodcy, ci, którzy będą żyć na naszej planecie, ale nie mogą być zbyt słodcy. Ci zdecydowanie trochę przekraczają swoją słodkością dopuszczalne normy, także zaraz będziemy zwiewać. Dobra, zjedźcie sobie chwilę. Albo wiecie co, zrobimy to jeszcze lepiej. Chodźcie, uciekajcie! Halo, uciekajcie, bo jesteście chorzy. Idziecie? No właśnie chyba nie chcą za nami iść. Dobra, w takim wypadku musimy się oddalić. Jednego właśnie straciliśmy. Chodź sobie zjemy. Halo, ziomek, idziesz? Wracaj, robimy przerwę. Nie będziemy na razie z nimi walczyć jednak. Chyba okazało się, że są trochę zbyt dobrzy, zbyt silni, więc spróbujemy przejść się do gniazda, zdobyć sobie kolejnego członka stada. Niech będzie, niech żyją. Nie, mają szczęście, że to na nas trafili, że jeszcze nie jesteśmy lepsi od nich, bo już by było po nich. I tutaj jest jakiś stwór? Nie, to jest jakieś drzewo, które udaje stwora. Idziemy w drugą stronę, bo wszystko wskazuje na to, że mimo wszystko poszłam w złą stronę. Wydawało mi się, że idę w dobrym kierunku, no bo tak skończyliśmy jakiś ten nasz bieg, ale... Zobaczymy, czy na końcu tego miejsca znajdziemy nasze gniazdo. Właśnie widziałam samotnika, dlatego trochę też mnie to wybiło z rytmu. Ale lecimy. Zaraz będziemy mieć kolejną przerwę na posiłek, także bierzcie owoce. Mamy kolejne stada, które migrują. Nie migrują. One tu po prostu mieszkają. Dobra. Jemy. Nie patrzcie się tak na nas. My tylko tutaj przyszliśmy sobie zjeść. Teraz nie będziemy z nikim tutaj walczyć, nie będziemy nikogo zaczepiać, bo już nie jestem taka cwana. Teraz jesteśmy w osłabionym położeniu, więc to nie jest dobry pomysł atakować kogokolwiek. No dobra, myślę, że warto byłoby trochę posprintować. I słyszę jakieś stwory. Czyżby to były znowu stwory epickie? No nie wiem. I teraz się zastanawiam, czy ja się nie wracam w ogóle do tego pierwszego gniazda, no bo w sumie to jest trasa, która prowadziła właśnie do starego gniazda. I możliwe jest, że tak właśnie to wygląda. Możliwe, że wrócimy do tego naszego pierwotnego gniazda. Może nasze stado stwierdziło, a jednak wracamy. Na starych śmieciach było najlepiej.
No bo tak to wygląda. W tym momencie tam jest mój dom. Chyba, że ja powinnam była przyjąć sobie to gniazdo jako macierzyste, to, do którego dotarliśmy naszego gatunku. W sumie nie wiem. Pierwszy raz wydaje mi się, że spotkałam się z taką sytuacją, albo przynajmniej nie pamiętam, że żebym wcześniej się spotkała. Zobaczmy. Tutaj, jak pójdziemy, dalej w tym kierunku powinno być nasze macierzyste gniazdo. Tylko oczywiście dalej jesteśmy głodni, także lecimy zjeść jakieś owoce. Na szczęście mamy długie ręce i możemy sobie z wysokiego drzewa ściągać te owoce. I teraz się zastanawiam, czy to jest nasze gniazdo takie już właściwe? No bo ono pokazuje jakby dalej na mapce mamy trasę. Proszę bardzo, mamy w kadrze drugiego członka gangu. Pokazane jest tak, jakby było na trasie do nowego gniazda i jakby to było tymczasowe gniazdo. Muszę się przekonać. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Na pewno sobie przygarniemy jeszcze jednego słodziaka do naszego statka, bo no cóż, potrzebujemy cię. Chodź, słodziaku, do nas. I co? I czy to jest nasze gniazdo? To jest nasze właściwe gniazdo? Hej, ziomek, chcesz się pobawić? No, my też jesteśmy uroczy, także spokojnie. Zobacz, no macham kuberkiem. No i mamy kolejnego słodziaka w gangu. I to mi się naprawdę nie podoba, bo szliśmy w dobrym kierunku. Uciekaliśmy stąd, ponieważ stał tutaj stwór epicki. On dalej swoją drogą tutaj jest. Nie, musimy wrócić. I myślę, że to jest najrozsądniejsza opcja. Przygarniemy sobie tamto gniazdo, które znaleźliśmy. Niech tak będzie. Ja musiałam to sprawdzić, bo wydawało mi się, że coś tutaj nie gra. I ewidentnie coś tutaj nie gra. Także to będzie nasze nowe gniazdo, to przejściowe. Mam nadzieję, że jeszcze tam będzie. Teraz moglibyśmy kogoś zaatakować, ale... Ptasiek. Ptaśki zostawiamy. No, ptaśki są słodkie. Nie chcę się z nimi przyjaźnić, bo myślę, że też nie możemy być zbyt przyjaźni. Musimy pokazać innym, kto tu rządzi, bo wiecie, może się okazać, że przylecą tutaj jakieś stwory straszne i co? I będziemy musieli bronić wszystkich? Nie, musimy się zająć naszym gatunkiem. Nie mogę tędy przejść. W ogóle skręciłam złą stronę. I teraz mamy dość ciężkie warunki do przebycia, bo idziemy po górach. Dobra, przelecimy nad tym gniazdem. Chciałam iść inną drogą, ponieważ wydaje mi się, że warto byłoby znaleźć sobie nowe elementy, co właśnie tutaj możemy zobaczyć. To moje. Pierwsza. Dobra, i zwiewamy od razu. O nie, tu jest ten straszny stwór epicki. Dobra, to szybko lecimy. Może nas nie zauważy, jak będziemy lecieć. My jesteśmy tacy malutcy. Nie sądziłam, że spotkam jeszcze te inne stwory, bo wiecie... W sensie te inne stwory epickie, bo fakt jest taki, że odeszliśmy spory kawałek. Myślałam, że one gdzieś sobie poemigrowały na jakiś inny koniec planety, a tymczasem one dalej tam siedzą. Dobra, chyba jesteśmy już blisko, tak mi się wydaje, także zbliżamy się do nowego gniazda. No i to dobrze, bo zbliża się noc, a my zaraz będziemy głodni. Mam nadzieję, że to gniazdo jeszcze tutaj jest. Dobra, chyba jest, okej. W takim razie lecimy tak... To będzie nasz nowy dom, no i jestem ciekawa, co tam będzie dalej. Bo wiecie, bo teoretycznie jest ta ścieżka, ona powinna do kogoś prowadzić, a nie prowadzi donikąd. I to mnie troszeczkę tak gubi, ale dobra, mamy tutaj kogoś, kto chciałby dać nam trochę swoich genów, ażebyśmy mogli stworzyć nowe zmiany. Bo mówiłam poprzednim razem, że chciałabym dołożyć moim słodziakom łokcie i myślę, że zaraz się tym zajmiemy. Dobra, tylko składamy jajo i zaczynamy eksperymenty na naszych genach. No dobra, od razu zaczynamy z miejsca od tych rąk, tylko weźmy sobie kończyny. Które to moglibyśmy wziąć? Są dość drogie te, ale wyglądają najlepiej i wiesz co? Masz, trzymaj na razie te ręce. W ogóle chyba masz jakieś takie w miarę podstawowe te łapy. Masz tutaj te łapy. Zrobimy taką podmiankę. I teraz tak myślę, czy w ogóle nie zostawić mu rąk opuszczonych jednak. No wiecie, bo tak wygląda też jakby tańczył, tylko teraz w drugą stronę ma ułożone ręce. Może ta ewolucja właśnie w tym kierunku miała iść. W takim wypadku wyciągniemy troszeczkę te łokcie. Zrobimy taką pozę też baletową, ale trochę inną. Jednocześnie będzie wyglądał jakby bronił się. Zobaczmy jak to wygląda, gdy łazimy. Przejdźcie kawałek. No, trochę te ręce przechodzą mu przez te skrzydełka, ale myślę, że jest całkiem nie najgorzej. Wracamy w takim wypadku do trybu edycji. Zobaczymy nowe rzeczy, które sobie odblokowaliśmy. Co tam, śmieszy cię to? Co ci tak śmieszy? Mamy takie słodkie łapy, które mają pozę, ale na niższym poziomie niż mamy w tym momencie. Czy my mamy te
Nie, mamy te, także będziesz mieć teraz błony między palcami. Mam nadzieję, że ci się to podoba, tak? Approved. Dobra, zakiwał głową, że jest okej. Co dalej? Mamy małe różki. Ja myślę, że te małe różki można zamienić na duże rogi. Bo teraz jesteśmy troszeczkę bardziej, że tak powiem, źli, więc mamy sobie takie diabelskie małe różki. No i jakieś ozdoby, które dały, znaczy nawet nie tyle ozdoby, co rzeczy, które dałyby nam zdrowie. Odblokowaliśmy też nowe skrzydła. Czy my mamy te skrzydła? Chyba nie, chyba mamy te podstawowe tylko. W takim razie, o proszę, teraz będziemy pięknym motylem. Dobra, to jest dobry pomysł, tylko ta rotacja... Jakby ją ustawić, wiecie? Musimy jakoś ustawić te skrzydła, żeby one w miarę dobrze wyglądały. Okej. Okay. Myślę, że jest okej. Okay. Nie wyglądają tak bardzo motylo, bo wyrastają nam jakby prawie, że z ramion, a nie jakby nasza postawa trochę nas różni od motyla, ale to nie ma znaczenia. Kurczę, i teraz nie stać mi na guzy. Chciałam ci dać lepszą ochronę. No widzicie, że to nie ma sensu. W tym momencie musimy zrezygnować z dalszego jakby ulepszania naszej postaci, bo wydaje mi się, że więcej zmian dać nie będziemy mogli. Może zobaczymy jeszcze nogi, jeszcze właściwie stopy. Czy mamy jakieś nowe stopy? No stóp mamy akurat dużo, ale widzicie, ceny ich też są zbyt duże. W takim razie lecimy dalej. Zobaczymy, jak teraz sobie poradzimy. Myślałam, że dorzucę sobie troszeczkę HP. Niestety nie udało się, ale jesteśmy gotowi, żeby ruszyć dalej. Nie będziemy się uczyć, my wszystko już umiemy. I teraz wygląda, jakby tak trochę śmiesznie się poruszał. Dobra, lecimy dalej w tamtą stronę, w której byliśmy wcześniej. Lecimy w stronę... kolejnych gniazd. Ja bym w ogóle dalej skupiła się na poszukiwaniu elementów, które mogłyby pomóc nam w przyszłej ewolucji. I wrócimy sobie w tamto miejsce na początku. Może nam się uda upolować jednak te stwory, które mieliśmy upolować. No, nie możecie ten przelecieć, przecież tu jest w miarę płaski teren. Już nie wiem, co cienia się boicie? Może tak być, że boją się wejść pod cień tego drzewa. Coś słyszę i coś mi tutaj niepokoi. O matko, kolejny stwór epicki, to już trzeci. Wolałabym, żeby nie było tylu epickich stworów na tej mojej planecie, no ale cóż, na to nie mamy zbyt wiele wpływu. Zjedzcie sobie, bo zaraz powiecie, że jesteście głodni. I lecimy już zjedzone, to lecimy dalej. Lecimy dalej. Trochę wolno się poruszamy, muszę popracować nad szybkością, dodać jakieś szybkie stopy albo coś, bo te wydają mi się takie dość powolne. Ale może to tylko takie moje mylne wrażenie. Czekajcie, bo tutaj jest ten warkacz. Warkacz był niezbyt przyjazny, ale czy my wcześniej z nim rozmawialiśmy? Teraz ciężko jest mi sobie przypomnieć, czy to warkacz był ten, na którego polowaliśmy? Nie, to był dodziaczek. I tutaj jest dodziaczek, którego przyszliśmy sprzątnąć. Także spróbujemy. Skupcie się, będziemy walczyć. Tylko chciałabym wybrać jakiegoś takiego, wiecie, słabego, ale dobra, nieważne. Lecimy. No szarża. O, i jeszcze alfy zaatakowały. No dobra, może zdążymy go zjeść, nim przyjdą kolejne stwory. Coś nas tutaj gryzie od tyłu, więc trzeba będzie się szybko zająć tymi innymi stworami. No gryźże, czemu nie gryziesz? Halo, nie stój tak, co tak stoisz? Pomóż! Pomóż, bo tutaj jest agresywna walka, zaraz znowu stracimy życie. Bo najgorsze jest to, że w tym momencie one nie są słuchać mnie w walce. W momencie, kiedy ja uciekam, one nie uciekają razem ze mną i to jest dość duży problem. Dobra, mamy nowy element. Skrzydła, kolejne skrzydła, bardzo dobrze. Zjadamy kolejnego stwora i czuję, że stracimy znowu naszego gościa. Jest bardzo słaby. Jeszcze, patrzcie, jeden HP. Okej, udało mi się w ostatniej chwili go wyeliminować. I jednocześnie, gdy oni sobie znikali, my przeżywamy taki emocjonujący moment, bo właśnie powiększył nam się mózg. Zobaczcie, jak on się cieszy. Jest taki uradowany, że w końcu trochę zmądrzał. No i mam nadzieję, że teraz rzeczywiście będziemy troszeczkę więcej HP mieli. Całe to DNA powędrowało do twojej głowy, super wielki mózg. Oznacza, że możesz dodać trzeciego stwora do swojego stada. I na to też czekałam. A na to nie czekałam. Dobra, wiecie co? Zmiatamy do naszego starego, nowego gniazda.
Tutaj nic nie ma, ewidentnie. Przyszliśmy tutaj tylko po to, żeby sprzątnąć ten gatunek, który tutaj wcześniej nam trochę przeszkadzał, bo był za słodki. I wracamy już do swoich. Przyłączymy sobie kolejnego członka do stada. W międzyczasie przejdziemy sobie łagodnie koło tych stworów, które są bardzo potulne i one w sumie są po prostu nieufne. Nie próbują nas atakować, więc nie będziemy się nimi też martwić za bardzo. Tam jakieś dziwne stwory na dwóch nogach. Dobra, lecimy dalej w stronę gniazda, tylko trochę mnie znosi, więc lecimy, dosłownie lecimy. Zrobimy sobie kolejną osobę w naszym statku. Tylko wiesz co, ja nie chcę, chciałabym cię dołączyć do stada, czy zagadamy? Nie chcę być zakochana, chcę cię dołączyć do stada. Dobra, chyba nie mamy wyjścia, chyba będzie trzeba wykonać taniec godowy i edytować naszą postać. Dopiero później będziemy mogli dodać sobie kogoś jeszcze. Teraz zdobyliśmy trochę punktów DNA, więc może by mi się udało właśnie te guzy sobie dorzucić. Chociaż widzicie, że wraz ze wzrostem naszego mózgu rzeczywiście podniosło nam się tutaj poziom zdrowia bardzo mocno. Ale mimo wszystko my sobie tutaj zabezpieczymy jeszcze bardziej nasze zadki. Albo to wygląda mi bardziej na ochraniacze na kolana, więc może jednak na kolana. O, będziemy teraz bezpieczni, w razie upadku nie będzie problemu, dostaliśmy kolejne 2 punkty HP, więc jest okej. Okay. Tutaj mamy coś słodkiego jeszcze? Nic na co byłoby nas stać, brakuje nam punktów DNA. Trzeba będzie pewnie trochę pokomunikować się z innymi gatunkami, żeby tych punktów DNA wygenerować trochę więcej. Dobra, wykluwamy się, jesteśmy gotowi, pokażcie się. No, myślę, że wygląda to całkiem nieźle. To była tylko subtelna zmiana tak naprawdę. Zobaczcie, w ogóle on ma taką wypiętą, w sumie wypięty brzuch bardziej niż klatkę piersiową. No i teraz mamy, widzicie, bardzo dużo osób, które moglibyśmy dorzucić sobie do naszego statka. Tylko tak, czy jest jakiś alfa? Tu jest alfa. Czy alfa jest już u nas? Czy ty jesteś w naszym stadzie? Chyba jest, co? Jesteś czy nie? Bo jak nie, no to zapraszamy. Chyba jest. Zobaczmy, przejdźmy się kawałek. Tak, to jest nasz alfa. Zobaczcie, jak on jest znacznie większy od pozostałych stworów. Bardzo fajnie. No dobra, tak czy siak nie ma innego alfy, więc bierzemy sobie zwykłego gościa. No, zobaczcie, alfa ma znacznie więcej HP niż my. O nie, pada deszcz. Myślałam, że tak coś się dzieje strasznego, bo nagle zrobiło się tak szaro, ale jest okej. Okay. Mamy kolejnego członka stada. W takim razie idziemy nad wodę, poeksplorujemy sobie tutaj gatunki, które są przy wodzie. Teraz to dopiero gang. Teraz to wyglądamy naprawdę jak gang. Cała banda słodkich stworów. No właśnie, tutaj mamy rękochód. Tak, rękochód. Dokładnie tak się nazywa ten stwór. Dość ciekawie. Ja zanim zaczniemy z wami walczyć, bo raczej nie pozwolimy wam zostać tutaj, to zbierzemy sobie elementy, które leżą koło waszego gniazda i one są takie malutkie, że raczej nie powinny nam sprawić zbyt wielu problemów, więc atakujemy alfę. We czwórkę to sobie powinniśmy poradzić spokojnie, mam nadzieję. Jesteśmy 2 razy silniejsi od nich, jeśli chodzi o HP. Mamy 2 razy większą wytrzymałość, więc nawet za bardzo się nie przejmujemy, że ich tutaj podgryzamy. I dostaliśmy grzywon, który daje nam sprint, więc możliwe, że ten grzywon później wyląduje w naszym wyposażeniu postaci. No walczcie, no słuchajcie, wszyscy patrzą, a nikt nie walczy. Serio, tak być nie powinno. Trochę się przyłóżcie do tej walki. Dobra, mamy kolejne łapy, chwytaki. Dobrze, dobrze. Dobra, małego na razie zostawmy. Zjedzmy tego, bo ten jest bardziej groźny. Chociaż tamten pogonił za tym małym. Dobrze, niech go dobije. Skoro tak się uparł, to czemu nie? Co, to kolejne małe, które chce walczyć? No to zaraz powalczy. Dobra, zjedzcie sobie. Chociaż nie ma potrzeby robić przerwy, bo widzę, że trochę są głodni, ale nie są aż tak słabi. Dobra, zjadamy kolejne młode. W imieniu młodego walczy też alfa. Jakiś mam problem dzisiaj z wysłowieniem się, także wybaczcie mi. Do wody nie uciekniesz, nie ma szans na to. Ostatni gryz. Dobra, i go mamy. I teraz wiecie co? Idziemy zabić tą alfę jeszcze jedną, dlatego że to się może przydać. To się może przydać kolejny element do odblokowania, więc jak najbardziej zabieramy się za gryzienie. I zagryziemy go zaraz. Zagryziliśmy cały gatunek. Bardzo dobrze, dostaliśmy kolejne ochraniacze, jak ja to nazywam. Teraz możemy zjeść to małe. Małe ma najdelikatniejsze mięsko, więc jadamy. W ogóle one zaczęły ze sobą rozmawiać. Chyba się zaprzyjaźnili. No dobra.
wszystko zjedzone, w takim wypadku możemy iść jeszcze do tego drugiego gniazda. Tam też jest jakiś gatunek, który moglibyśmy poznać. Jest blisko nas, więc może nam zagrażać, musimy to sprawdzić. Jesteśmy gangiem, który nie tylko przyjaźni się z innymi, ale także broni swoich, więc musimy jak najbardziej się na tym skupić. Dobra, bierzemy ten element, bierzemy sobie... Patrzcie, dostaliśmy kolejny element dający nam sprint. I coś jeszcze, ale chyba się nie pokazało. Zaraz się pokaże? Nie, chyba się jednak nie pokaże. Tutaj jest jeszcze coś. A jest jednak, kopyciak. Dobra, czyli mamy skradanie się i szarże i zwiększona szybkość. Nad tym musimy popracować, tak jak mówiłam, będę musiała się skupić na tym i pamiętać o tym, że będziemy musieli się trochę przyspieszyć, bo to poruszanie jest naprawdę, naprawdę powolne. No dobra, jesteśmy przy kolejnym gnieździe. Maniaki, same alfy, dobra, same alfy prawie, ale też są dużo słabsze, więc od razu biegniemy, atakujemy, szybka szarża, to daje nam trochę przewagi, element zaskoczenia, bo się wcale nie spodziewały, że my je zaatakujemy, ale tak jak mówiłam, musimy sobie osłonić nasze, co się dzieje, co to za rzeczy, co tu się dzieje, czy one nas jakoś ogłupiają? Tak, mam wrażenie, że nie mogę walczyć. Możliwe, że mają jakieś uderzenie, albo coś się stało, co zagubiło moje postaci. Swoją drogą, właśnie straciliśmy jednego członka stada. Bardzo mi przykro, mam nadzieję, to chyba był alfa. Chyba straciliśmy alfę. Dobra, walczymy z kolejnym maniakiem. Boicie się? Dobra, jak skoro mój się boi, odlatuje, to wiecie co? Zmiatamy stąd. Idziemy zjeść. Chociaż teraz zobaczcie, teraz się zrobiły takie śmiałe. O nie, nie zginę. Lecimy do domu się trochę odrodzić. Mamy blisko, więc zaraz do nich wrócimy. Tylko ta muzyka, co to jest za muzyka? Czemu wszyscy tak dziwnie śpiewają? Chyba moje stado zaczęło walczyć w moim imieniu. Jakby nie to stado, które mamy tutaj przyczepione jako nasz gang, tylko te osoby, które mieszkają w naszym gnieździe. Bardzo fajnie, cieszę się, że pomogliście. Czy jest tutaj jeszcze jakiś członek tego stada? Dobra, tutaj jest alfa, więc od razu sobie powalczmy. Straciliśmy dwóch gości od nas, więc będzie trzeba sobie trochę ich tutaj dorzucić do naszego gangu. Niestety, to był być może pochopny krok, żeby ich zaatakować. Mam tylko nadzieję, że ja nie zginę. Tamten widzę, że zajmuje się młodymi. Bardzo dobrze, niech on ich uczy, bo być może to jest młodzież, która wyrośnie na gang słodziaków po prostu, który będzie walczył. Trochę się męczymy z tym alfą, bardzo mamy powolny atak, ale udało się. I dostaliśmy bardzo brzydkie oczy. Nie podoba mi się to absolutnie. Zjedzmy sobie, wróćmy do gniazda, trochę HP. O nie, nasze statko tutaj leży. Musimy się odrodzić troszeczkę. Znowu będziemy musieli znaleźć sobie kogoś do naszego statka. Czy myślisz, że możesz dołączyć do nas? Czy ty jesteś ze mną? Kto to jest ze mną? Ty jesteś ze mną? Dobra. To w takim razie stój, gdzie stoisz, a my sobie przyłączymy kolejnego słodziaka do naszego gangu. I będziemy musieli dzisiaj powalczyć. To jest urok? To jest urok. W takim razie odpowiadamy urokiem. I mamy kolejnego słodziaka. Nie chcę brać małego do stada, bo wydaje mi się, że to jest bez sensu. One i tak za mną biegają w tym momencie, chociaż wcale mi się to nie podoba. Przydałoby się trzecia osoba, ale jedyny słodziak, który chce do nas dołączyć, a właściwie nie chce do nas dołączyć, on jest we mnie zakochany i ja nie mogę na to pozwolić. Dobra, czekajcie, to było tutaj, z tej strony. Jeszcze trzy stwory. Nie trzy stwory. Dwa stwory, okej, okay, bo byliśmy na trybie przyjaźni. Zobaczcie, samotnik tutaj jest. Hej! To jest doskonała okazja, żeby sobie przyłączyć samotnika do naszego stada. Zobaczymy, czy to się powiedzie. To może być bardzo trudne, ale niewykluczone, że damy radę. Biegniemy za nim. Może trochę szybciej. Podbiegnijmy kawałek do niego i zobaczmy, czy uda nam się z nim zaprzyjaźnić. Bo on, zobaczcie, jest sobie tutaj owoce. Tańczy? To jest taniec. Mam nadzieję, że to był taniec. I jest duża szansa, że damy radę. Okej. Okay. Śpiewamy na wysokim poziomie, więc jak najbardziej damy radę i mamy w stadzie samotnika. Ojejku, to nie było zbyt urocze. Ale okej. Okay. Ważne, żeby był wystarczająco zabójczy. To w ogóle wygląda na jakiegoś zmutowanego jelenia albo nie wiem co. W sumie ciężko stwierdzić. Ale nie będziemy się tym przejmować, bo teraz jest jednym z nas, a to znaczy, słuchajcie, że mamy przewagę, jeśli chodzi o walkę z tym gatunkiem, który trochę nam uprzykrzył życie. W takim wypadku spróbujemy powalczyć, szarża, zabijamy szybko młode
i będziemy mieć jednego stwora z głowy. Bardzo fajnie, że udało mi się tego młodego dorwać. Teraz zajmujemy się starszym. Ciekawe, gdzie jest reszta tego sada. Czy oni gdzieś uciekli? Ciężko mi powiedzieć, czy może wybiliśmy już wszystkich. Nie mam pojęcia, ale właśnie pozbyliśmy się kolejnego stwora. Maniak już nie będzie dla nas problemem. Ej, czekaj! Czekaj, gościu! Samotnik! Poczekaj, samotniku! Ty jesteś w naszym stadzie, czy nie jesteś? Bo w tym momencie przyjaźnimy się, on się kąpie. Raczej nie wchodziłabym do tej wody zbyt głęboko. Cześć, przyjacielu! Ty miałeś dołączyć do nas, dlaczego nie dołączyłeś? My myśleliśmy, wiecie, mieliśmy takie wysokie morale, że myśleliśmy, że on dołączył do nas, że pokonaliśmy tak czy siak tego maniaka. Ale jednak my tylko się z nim zapoznaliśmy, a teraz musimy się z nim zaprzyjaźnić. No, już nic nie będziemy robić. Teraz? Czy teraz będziesz w naszym stadzie? Teraz jesteś jednym z nas? Jest, okej. I teraz wszystko się zgadza. Już myślałam, że go straciłam przez moment, że już nie uda mi się go odnaleźć. Bo te stwory, jeśli chodzi o samotników, one bardzo często odchodzą gdzieś, po prostu sobie maszerują po świecie. No i są takie dość samotne. Ten na szczęście już nie jest. Niestety nie umie latać, więc będziemy musieli wybierać takie ścieżki, którymi on będzie w stanie się przemieszczać. Ale zobaczcie, jak dużo szybszy jest ten stwór niż nasz gatunek. To jest, fakt tak naprawdę, bo raczej nie będziemy mieli póki co szybszych stópek, ale to nie szkodzi. Nie znaczy to, że nie będziemy mieli przewagi w walce, bo tak się składa, że mając szybkiego stwora na przodzie, on będzie atakował jako pierwszy, a to znaczy, że możemy go wypróbować. Chociaż wiecie co, tak patrzę na te ich HP, raczej nie na tym gatunku. Ja chcę jeszcze trochę powalczyć, bo w walce wydaje mi się, że trochę lepiej nam idzie. Chociaż też jesteśmy przystosowani do tego, żeby być miłym. Wejdziesz na górę? No i właśnie o tym mówiłam. Chyba trochę mu się utknęło. Wejdziesz, dasz sobie radę, wierzę w ciebie. Dobra, udało mu się. Trochę wiary i od razu jest lepiej. No i szukamy kolejnego gatunku, który moglibyśmy pokonać wraz z tym stworem. Jestem bardzo ciekawa, czy tam na górze ktoś jest. Tak staram się trzymać w okolicy mojego gniazda, bo wiecie, sprzątamy miejsce przy naszym gnieździe, żebyśmy byli bezpieczni. Teraz gang robi patrol i zobaczymy, kto tutaj mieszka w okolicy. Wydaje mi się, że na górze ktoś jest, ale nie wiem, czy drapiemy się na tą górę. Może tędy przejdziemy. W takim wypadku szybciutko się wspinamy. Szybciutko to się wspina nasz stwór samotnik. Wiecie co, chyba pora na posiłek. Nie wiem, czy ty jesz owoce. Ale my jemy owoce, więc zjedz coś. Dobra, mamy jakiegoś stworka, który tutaj mógłby być. O nie. O nie. Nie, zostaw mojego stwora epickiego. Znaczy nie epickiego, tylko mojego stwora w stadzie. Chodź, wijemy. Powiedzcie, że mi nie porwą tego mojego samotnika. On jest jednym z nas. Halo. Czy jesteś tam? Dobra, wydawało mi się, że widziałam UFO. Może mi się tylko Okej, dobra. Widziałam UFO, ale na szczęście nie porwał naszego stwora. Nasz stwór jest troszeczkę oniemiały i nie bardzo wie, co się dzieje. Dobra, spadajcie stąd. Spadajcie stąd. Bo my mamy tutaj ważniejsze rzeczy do robienia. Wiecie co? Po prostu musimy zaatakować. Szybka szarża, zobaczmy, jak samotnik będzie walczył. Nie będzie walczył? No dawaj, gryź! Pokaż, że potrafisz walczyć. O, właśnie, i o to mi chodziło. Zobaczcie, czy on go na strzała właśnie pokonał? Coś mi się wydaje, że tak to wyglądało. Dwa gryzy i po alfie. No dobra, trzy gryzy. No nie latajcie koło nas, bo my próbujemy pozbyć się tego gatunku. Nie przeszkadzajcie nam, to jest... Mamy wspólną misję, tak? Wy ich porywacie, my ich zabijamy. No przecież o to chyba chodziło, nie? Dobra, teraz posiłek. Zjedzcie. Tylko ciężko mi się, powiem szczerze, klika, kiedy ten stwór tam... O, nie, spadł z góry. Nie spadajcie z góry. Bo mamy jeszcze tutaj trochę zadań. No nie porywaj mi tych stworów, jak ja mam je pozbyć się ich, jak tutaj porywasz. Dobra, szybki atak, zanim nam porwie kolejnego czambuła. Czambu, to jest czambu, to... Chyba zanim nam porwie kolejnego czambu, tak powinniśmy powiedzieć. I to jest ten stwór epicki, którego widzieliśmy wcześniej. Poznaję go po tych ciućkach, które mu wystają zewsząd. Ale dobra, mam nadzieję, że nie będzie nam tutaj za bardzo przeszkadzał, że uda nam się jeszcze jednego stwora z czumbu złapać. Jest! Okej, okay, idealnie, to jeszcze do tego alfa. W takim razie walczymy. Walczymy na zboczu góry. Nasz samotnik wdał się w jakąś dziwną dyskusję. Chociaż może on stwierdził, wiecie co, dam wam się wykazać. Pokażcie, co potraficie. My pozbyliśmy się kolejnego gatunku, doskonale. W takim wypadku będziemy mogli wrócić do naszego gniazda i
Wiecie co, jeszcze może kogoś pokonamy. Chcę już dzisiaj zakończyć tą erę, jakby przejść następnym razem już do kolejnej fazy. Ale śliczny! Czy ty jesteś kaczkodyl? Czy ty jesteś połączeniem krokodyla i kaczki? Nie, kaczki i czego? Ciężko powiedzieć, ale na pewno kaczki. Przynajmniej tak wygląda. Ma jakiś taki pierzasty ogon, więc... No nie wiem, ale bardzo ładny stwór, to bardzo mi się podoba. No i właśnie, teraz tak sobie pomyślałam, że skoro jesteśmy w okolicy stwora epickiego, to na pewno w okolicy będzie dużo szkieletów. Tylko nie wiem, czy tym razem chcę podchodzić bliżej. Zwłaszcza, że mamy tutaj ciężki teren do poruszania się. Ale może możemy... No właśnie, to jest ten gatunek, którego raczej nie chciałabym atakować, bo jest dość silny. W takim razie przejdziemy jeszcze dalej. Jeszcze dalej idziemy. Może... Nie zagaduj wszystkich stworów, nie zagaduj, bo oni mogą być wrogo nastawieni do nas. O, tu jest jakiś stwór. I jest całkiem słaby. Dobra, szarżujemy na nich. Atakujemy ich. To jest to, na co czekałam. Trochę przewagi. Alfa pomoże. Znaczy, alfa. Oczywiście mówię o samotniku, ale on jest tutaj samcem alfa w tym momencie. Bardziej niż którykolwiek inny słodziak. Dobra, atakujemy kolejnego. Szarża. Szarżuj na niego. Chyba mamy problemy z szarżowaniem pod górę. Coś mi się tak wydaje. Ale okej. Kolejne gniazdo zdobyte, kolejny szczyt zdobyty, a na nim oczywiście gatunek, który należy zwalczyć. Czy pomożesz? Halo, jeden z drugim, pomóżcie. Dobra, pomaga. Teraz zostały jeszcze dwa stwory. Wydaje mi się, że tutaj ciężko jest się dojrzeć przez te krzaki. Te drzewa to jest dobry jednak kamuflaż. Widzę, że jest tu młode, więc młode też na pewno uda nam się pokonać. A tym samym raczej powinno nam się już udać. Młode nagryza. No dawaj go. Łap go, goń go. Młode nagryza miało być, ale jednak nie było nagryza. Ale udało się. I jeszcze nam brakuje. Jeszcze kogoś musimy tutaj pożreć. No dobra, no to zaraz kogoś pożremy. Ale oczywiście najpierw pozbieramy sobie elementy, które tutaj leżą. Wydaje mi się, że to było gniazdo drapieżnika, dlatego że sporo rzeczy koło niego leży. Chociaż raczej nie wydawał się agresywny, ale mimo wszystko udało nam się pokonać go. Ja jestem jak najbardziej zadowolona. Idziemy dalej do kolejnego stada. Też szukam jakiegoś takiego niezbyt dobrego. To jest całkiem okej, wiecie? Mam nadzieję, że jest całkiem okej. Mamy teraz alfę. Może alfa za nami dobiegnie, chociaż raczej nie będzie szarżował. Biegniemy. Halo, szybciej. Teraz zostałeś w tyle, raczej tak być nie powinno. Bo mamy tutaj emocjonującą walkę i coś czuję, że to może być problem. Lepiej się dołącz. Dobra, dołączył się. Gryziemy wszyscy alfę. I to już na pewno będzie ostatni gatunek, który wyeliminujemy dzisiaj. Przynajmniej w tej fazie, bo coś czuję, że zbliża się kolejna faza wielkimi krokami. Dobra, bo ja zaczynam tutaj gadać, a przestałam pracować. Musimy jeszcze tych stworów 5 upolować. Dość dużo, dość liczny gatunek, żeby wyeliminować go. Ale to nie szkodzi. Nie jemy teraz. Halo, stworze, pomóż walczyć. Coś, mam problem, słuchajcie, bo nie mogę pomóc walczyć. Dobra, teraz mogę. No i niestety, ale przybiegł kolejny Efiu, który trochę oszołomił mnie. W ogóle powiem szczerze, że jest tak dużo tych stworów w tym momencie, że nie mam pojęcia, który to jestem ja. Małe? Jak najbardziej, gonimy za małym. Małe to jest dobry na koniec, wiecie, taki smaczek. Chociaż nie, tu jeszcze jeden jest do upolowania. Małe padło szybciej niż myślałam. Nie wiem, po co przybiegłeś. Chyba po to, żeby zostać wyeliminowanym. I zobaczcie, jak wiruje jeszcze na tym filmie, znika. A my oglądamy dokładnie nasze części ciała. I wiecie co? Nasz mózg już w tym momencie nie mieści się w naszej głowie. Aż trochę nas to rozbolało, ale na szczęście przeżyliśmy. No i jesteśmy z tego względu bardzo szczęśliwi, jako gatunek oczywiście. Gratulacje, twój mózg jest w pełni rozwinięty, aż pęka w szwach od wiedzy. Przygotuj się do przejścia do fazy plemienia. Dokładnie na to będziemy się przygotowywać, ale oczywiście następnym razem. Tutaj? O nie, kolejny stwór epicki? Ta planeta naprawdę jest usłana stworami epickimi. Miało być tak słodko? Wcale tak słodko nie jest, zwłaszcza, że ten stwór epicki wcale nie wygląda słodko. Wiecie co? My sobie wracamy do naszego gniazda macierzystego i myślę, że następnym razem już zobaczymy kolejną fazę. Jaka to faza? Jeśli śledzicie serię sport, to powinniście wiedzieć. Jeśli gracie w sport, to też powinniście wiedzieć. Nie będę wam spoilerować. Zobaczycie następnym razem. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, oczywiście pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę. Zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujecie.
Coś mi się język poplątał. A ja już dzisiaj się z wami żegnam. Miłego dzionka. Trzymajcie się, pa, pa.